A może spróbujemy wytargać tą deskę, co? Kurde, patrzcie, to jest deska z miedziuchą, elektryczna, podgrzewana. No to co? Do bazy! No i świecznik się już nie przyda. I deska z lasu do huty. Normalnie magia. Cudownie. Jak ja uwielbiam takie klimaty. Ktoś tu znowu był. Strzelał i nie posprzątał. Ciekawe, kto to mógł być. No i tak, korzystając z tego, że jadę ze złomowiska. A tu już widzę, zobaczcie. Nowy surowiec. Aż się prosi, żeby go zabrać. To przyjechałem napełnić worek nowym surowcem, śmieciami itp. itd. Wiadomo, żeby nie było luźnych przebiegów. Także coś zawsze zabierzemy, coś zawsze znajdziemy. A dzisiaj wziąłem kopaczkę, ale tu już widzę, patrzcie, o, od zamka Yeti jedna część. Aha, i co widziałem? Wungiel tu leży, patrzcie. Wungiel jak u Bogusia. Wungiel normalnie leży i się prosi do urobku. A co to idzie? Co to idzie? Patrz, jakie gówno. Ja pierdzielę. Jakaś chemia. No to chemia to do chemii. O, proszę. A obok chemii blaszunia. No to blaszunia to wiadomo gdzie. Patrzcie. I jest reszta tego, nie końcówka, tylko reszta tego Yeti. No Yeti. Zamek wpadł. A co to jest? To jest chyba znicz. Nie, o kurde, patrzcie. Lampka naftowa wyszła. Ale ja. Lampka naftowa do uratowania. Kurde, ale fajna. I tu ma jeszcze kwieciste wzory. Ale super, ale znajdka. Patrzcie, jaki kawał węgla. A, pyszne. O, aluminium. Coca-Cola była. A tu jest pani dżdżownica. Wybudziłem ją z zimowego snu, ale co to za sen zimowy, jak wiosna za oknem. Pani dżdżownico. Szkło na bok. O kurde, polokokta była. Nie mam jeszcze polokokty w dobrym stanie, powiem wam. Ale myślę, że to jest kwestia czasu, jak ją znajdę w dobrym stanie. Już w złych stanach znajdywałem polokokty. A tymczasem zobaczcie, co idzie. Zamek. Resztki zamka. O, i aluminium. Taka fajna blaszka. Spójrzcie na tą bryłę węgla, jaka wyskoczyła. Patrzcie.
Nie ma bidy, kurde, jaka bieda. Jak tu się ludzie węglem rzucali, to o jakiej biedzie my mówimy. O, jakiś kolor. Też zamek od drzwi chyba, nie zamek. Jakiś kolor pewnie znalę. Patrzcie, jeszcze jedno takie samo. Nie mam pojęcia, co to było. Tu jest jeszcze takie kółko. O, mosiądz, już widzę, że żółciutki. No, jak kolorem sypie, to jest dobre. Dobre stanowisko archeologiczne. Patrzcie. I jeszcze jedno od zamka. I takie coś od czegoś. O, tam mi coś chrobocze. O, pewnie. To już jest ucho fachowca. Zobaczcie. Chrobotanie, od razu wiadomo, że złomik idzie. Pręcisław makaroni już. Patrzcie. Jeszcze jeden zamek. Nie no, to są jakieś żarty. Co tu się działo? Znowu wągiel. O, patrzcie. Jaki fajny wyszedł pręcik. Coś chroboce. No i wiadomo, że jest złomik. Strasznie się tu w tych ostrężnicach, kurde, kopie. Strasznie, tak ograniczają ruchy. Zobaczcie, ile jest drutu z siatki. Srutu tutu z siatki drutu. No i oczywiście zaraz mi napiszecie, i słusznie zresztą, że magnes by się przydał. No i wiadomo, Artur, bez magnesu no nic nie poradzisz. O, patrzcie, całkiem zdrowa nakrętka na powidła. O, a ta siatka tu dalej idzie. Tu dalej wchodzi. Tu ją ktoś tak pierdyknął. O, i tak tu została. A my sobie jej trochę wybierzemy i będzie na kolejną wizytę na skupie złomu. Ja muszę tu zabrać magnes. O, ta siatka się tu ciągnie, widzicie? Ona jest ciągle. O, dźwigniemy ją sobie. Dobra, ale zostawiamy ją na raz następny. Miejsce zaznaczone. Jako, że... Nie, jeszcze ten kciuk to nie. Jako, że wór śmieci jest pełny. No i urobku trochę spadło. Ta lampka naftowa to jest chyba ficiur. Tego szybkiego wypadło. No to nie pozostaje nic innego, jak zabrać swoje śmieci. W zasadzie nie swoje, tylko te, co się wykopało. I znikać. Tu jeszcze jest, patrzcie. Kręcik. O, i bateria słaba. To znaczy, że trzeba znikać. Trzymajcie się, papaty. I zachęcam wszystkich do takiej aktywności.